Cześć, witam, kłaniam się nisko i zapraszam na widowisko. Dzisiaj już po raz drugi zapraszam Was na spotkanie z Farming Simulator 19. Tym razem, słuchajcie, po raz drugi w drugim sezonie. O matko, jak to śmiesznie zabrzmiało, komicznie. Ale słuchajcie, skoro dzisiaj jest drugi sezon, to musi być członek teamu. No oczywiście, członkiem teamu jest Witek20, witam serdecznie. Witam, dzień dobry, zapraszam do odcinka. Witamy, moi drodzy. Dzisiaj przedstawimy plan. Ja przedstawię to, co ja będę dzisiaj robił, a Witek przedstawi to, co on będzie robił. To najpierw zaczniemy od Witka. Witku, powiedz, co dzisiaj będziesz w dzisiejszym odcinku robił. Dzisiaj będziemy kosić. Tak, Witek będzie kosił na polu numer 5, będzie kosił słonecznik. Ma już tam kombajn przygotowany. Dokładnie, jest kombajn. A ja, słuchajcie, z poprzedniego odcinka my kosiliśmy pole, tylko z tym, że ja oczywiście musiałem zlamić i oczywiście zapomniałem, że ja to muszę wywieźć. Już rozanielony, że skończyliśmy. Chłop zakończył odcinek, a później po obejrzeniu tego odcinka mi się przypomniało: ej, Michu, ale ty przecież wywieźć to miałeś. No i dzisiaj właśnie to zrobimy. No, dobra, ja wsiadam, słuchajcie, do mojego tutaj kombajna. Ja, słuchajcie, jadę John Deere'em T560 tam na prosto pod New Hollanda, a Witek będzie jechał no i właśnie Case'em. O. Case'em. Case'em, o tak. Case'em. Z tą specjalną header'em, żniwiarką, ścinarką. Jak to zwał, tak zwał, słuchajcie. Nie wiem, znaczy to poprawnie się nazywa żniwniarka, ale niektórzy mówią ścinarka, a niektórzy mówią muciek. Ale nie, nie chodzi mi o youtubera muciek. Nie, chodzi mi o mućkę, czyli to co, no kombajnie nie jest, no ludzie, no. Nie wiecie co to jest, no wiecie co to jest, no właśnie. Ja tędy sobie nie wskichnę, bo tutaj mam kontrolę, to muszę tu wskichnąć. To jest New Holland T6 1025. Okej. Okay. I lecimy tutaj. A no chłop, no chłopie, Kajty, to z czego ty chcesz, żeby to leciało? No z czego? No. Musisz najpierw wysunąć rurę. Okej. Okay. Tak pięknie się wysuwa. W realu to wygląda jeszcze lepiej, naprawdę mówię wam. To wygląda przepicko. Jezu, chłopie, nie F. Co też GTA, żeś się naoglądał? No i na dół. A mi tutaj nie do włączy. To jest moje żniwniarki. N. Dobra, i sypię. Okej, moi drodzy, dzisiaj jako takiego tematu zbytnio nie mamy, ale pewnie co tam nadsunę, no to będzie temat odcinka. Bo jak zwykle ja wszystko wymyślam na spontana, słuchajcie. Ale dzisiaj jeszcze nie będę zapraszał widzów, jeszcze nie będę wam podawał konkretnych informacji, ponieważ słuchajcie, z wami zagramy dopiero we wrześniu, ponieważ słuchajcie, ja będę ten tydzień na YouTubie i może słuchajcie, nas w następnym tygodniu na pewno się w weekend nie spotkamy, o tym możecie zapomnieć, chyba że słuchajcie, uda mi się nagrać odcinek na zapas. Okej, 43%, czy wszystko wysypałem na pewno? 0%, tak, bo słuchajcie, ja w ostatni tydzień sierpnia przez cały weekend, słuchajcie, i przez ostatni weekend sierpnia wyjeżdżam, także u mnie odcinków nie będzie. Lenaku, mam wywieźć gdzieś to Lenaku, gdzie to jest? Lenaku, tu jest Lenaku, odwiedź. Jezus, co ja zrobiłem? Wracaj, chłopie. Oznacz miejsce, okej. Okay. My jedziemy. Ale z której to strony jest to Lenaku niby całe? Tu. Wiecie co? To jest tam. To ja pojadę, słuchajcie, tu. Okej. Okay. Jedziemy sobie do celu. Nawet daleko nie ma. Myślałem, że będę musiał, jak to w niektórych tych było, tych całych kontraktach. Jak to się nazywa, kontrakty? Chyba tak. Kontrakt. Tak. To słuchajcie, czasami było tak, że na przykład, pokażę wam na przykładzie. Na przykład kosiliśmy pole, dajmy na to 55, a miałem wywieźć aż na samą górę, na przykład do Heniex.
do Heniksa. I musiałem przez całą mapę przejechać, żeby wywieźć. No ale słuchajcie, tak w rzeczywistości również się zdarza, że na przykład musicie całe miasto, całą wioskę, całe miasto przejechać, żeby... Akurat na to nie narzekam, ale... No. Chociaż słuchajcie, ja jakbym nagrywał odcinek, no to bym to wyciął, ponieważ... Ja wiem, czy ja bym miał co mówić, chociaż słuchajcie, jak ja się rozgadałem, no słuchajcie, na live'ie, tylko nie na tym moim kanale, tym tu, Michu 10, tylko na kanale Michu 10 Live. I o moim kanale dzisiaj powiemy. Mam nadzieję, że Witek się nie obrazi, że będę mówił o moim kanale, ale on też powie co nieco o sobie, znaczy o sobie, o jego kanale, co on będzie nagrywał, więc Witek, myśl, co będziesz nagrywał. I słuchajcie, ja założyłem drugi kanał do robienia streamów. Dlaczego? Bo moi drodzy, YouTube, kochany YouTube, jest po prostu nienormalny. Nie boję się tego powiedzieć, bo on tu gdzieś czuć, że oni mi zablokują kanał. On mi po prostu wkurza. I ja niedługo, słuchajcie, ze streamami i w ogóle przejdę sobie na tego Twitcha. Bo słuchajcie, YouTube mi usunął. W ogóle, jeszcze inaczej, słuchajcie. YouTube mi całkowicie usunął możliwość robienia live'u. A tu nagle, ni stąd, ni z owąd. Przerwa. Przepraszamy za usterki. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że po prostu jest to teraz potrzebne. Nie, słuchajcie, nawet tego robić nie chciałem. Po prostu, słuchajcie, tak się sprawa ma, że mój OBS normalnie, słuchajcie, płata figle. Co ja co zrobił? Po prostu, słuchajcie, OBS przestał nagrywać obraz. I słuchajcie, jakbym wam puścił to, co byście widzieli czarny ekran i tylko mój głos. Byście nie... Nie, no dźwięk z gry byście słyszeli i Witka też. Ale byście nie widzieli, co my robiliśmy. A to, słuchajcie, też jest ważne. Więc, moi drodzy, no... Przerwa techniczna i słuchajcie, zaczynamy od nowa. Znaczy ciąg dalszy, no. Dzień dobry, witam wszystkich po raz drugi. Słuchajcie, kontynuujemy rozgrywkę farminga. Po prostu, słuchajcie, albo OBS, albo mój komputer ma dzisiaj czkawkę. Po prostu, słuchajcie, obraz się dalej nagrywał, ale czarny ekran był. Był czarny ekran. Dlaczego? Słuchajcie, zapytajcie się albo OBS-a, albo farminga, albo mojego komputera. Moi drodzy, przedstawimy wam to, co już Witek zrobił. Witek, tepnij się tutaj. Słuchajcie, przypominam, Witek kosił... Witek kosił, kosił kukurydzę. Przepraszam, słoneczniki. Słuchajcie, skosił, wiecie co? Witek tutaj znalazł fajny taki, słuchajcie, ten... Fajne tutaj takie coś, że słuchajcie, możemy wejść po tym słupie. No właśnie, no, widać, jak ja to umiem. Ale to jest chyba na tamtym drzewie, tego co wiem. Nie, no to było tak. Tu. Tak, tam? To tu. A ja tak, zobaczę tak. Tu. Słuchajcie, zobacz, to gdzieś ja już tutaj jestem. Można tutaj sobie dać. No, słuchajcie. Może teraz się pewnie nie uda na samą górę. Jestem. Ale... Słuchajcie, widzicie? Zobaczcie. I teraz zrobię, słuchajcie, zdjęcie na miniaturę. A te informacje przykryję albo wymarzę, słuchajcie. Zrobię sobie z tego, słuchajcie, Photoshopa. No, albo słuchajcie, z tym kombajnem niech będzie. No i słuchajcie, Witek tutaj kosi. Masz 100%, tak? Tak, 100% mam. Okej, no to ja, słuchajcie, pojadę. A niech będzie teraz z case'em. Żeby było tak akurat, słuchajcie, by pasowało. Ja słuchajcie, co jakiś czas będę naciskał skrót klawiszowy G3 i słuchajcie, nie dziwcie się, że tutaj, że mogę kucać, trąbić, cokolwiek. Ale słuchajcie, teraz ja już jestem przezwrażliwiony z OBS-a w dzisiejszym odcinku i co jakiś czas będę, słuchajcie, naciskał, żeby wiedzieć, że ta scena jest na pewno włączona. Bo słuchajcie, tutaj nie mam podglądu drugiego monitora. Chyba będę musiał zainwestować jednak w drugi monitor. Bo to, słuchajcie, jest naprawdę chyba przydatna rzecz, żeby mieć podgląd. Ja po sobie, słuchajcie, będę musiał kupić drugi monitor do OBS-a specjalnie. Chociaż on mi później już pomoże, już będzie wszystko szło z górki na pazurki. Okej. Okay. Widzicie, pola nie mamy, pole mamy niedaleko gospodarstwa. Ja, słuchajcie, już przywiozłem ciągnik. Hopie ty! Przyjechałeś. Słuchajcie, koniec Witka. Witek już nigdy się nie pojawi tutaj, ponieważ słuchajcie, tak. Właśnie potrąciłem Witka case'em. I to odrzuł. Powinien być koniec tej
Tak, no, koniec serii. Seria się nie kończy, na szczęście. Witek, wystaw rurę, że tak powiem. Okej. O Boże, sorry. Sorry, ale słuchajcie, widzicie, przypominam, jesteście na kanale Michu 10. Tak. Wystawiasz tą rurę, bo ja już tutaj cierpliwość kończę. Już, zastanawiam się pod... Nie, no. X. Rura. Poczekaj sekundkę. O, jest, no. O kurde, jaką ty masz długą rurę! Kurde, to chrzczą niż ja. Dobra, słuchajcie, chodzi mi o rurę w kombajnie. A co, wymyśliliście, że wodociągową? A co wy? Chociaż to też brzmi dwuznacznie. Słuchajcie, to było dla normalnych ludzi, okej? Okay? Było powiedziane. A jaka jeszcze może być rura? Rura wodociągowa? Rura... Wydechowa. O, wydechowa. O. Przyczepiona do tyłka samochodu, ciężarówki, czegokolwiek co jeździ. Z wyjątkiem autobusu kombajna. Elektrycznego. Czegoś tam. Kombajna. Kombajno. I samolotu. Darujmy sobie szczegóły. Tak. Słonecznik. Ile kosztuje słonecznik? Do Henka pojedziemy, słuchajcie, to sprzedać. Heniek, otwieraj the gate'y. A ja pojadę z tobą, czy nie? Nie, ja no kość dalej, kość dalej, bo my tu, ile tu mamy już odcinka? Znaczy nie wiem, na którym się momencie zakończyłem, na 7 minucie. O Boże, OBS-ie. No, weźcie, zbudujcie OBS-a na nowo, tylko żeby był tak funkcjonalny, jak jest teraz. Dobra, Heniek, gdzie jest do ciebie wjazd? Heniek. Heniek, szykuj herbatę, jedziemy do ciebie. Znaczy ja jadę, bo Witek w polu. A mi się OBS zawiesił, nie wiem czemu. Coś mi się stało. OBS? To co też tak? Nie OBS, tylko... FS. Czemu ja powiedzieć? No, FS. A ja nie zatrudniłem pracownika pytaniem. Tak, zatrudniłem. Heniek, gdzie ja to mogę wywalić? Heniek! Henka nie ma. Okay. Henka nie ma. O, Boże, tu jest. Ja ślepy albo Heniek schował. Witek, zobaczcie, tam jest Witek. Słuchajcie. Gdzie? No, przede mną. O, widzę. Jesteś u Henka. Jestem u Henka. A mieliśmy na dzień. Odcinek. A teraz, słuchajcie, scena się nie przełączyła, gdy nacisnąłem i... Słuchajcie, złośliwość rzeczy martwych. 23 tysiące zrobiliśmy, Heniek. Znaczy Witek. Boże, sorry. Heniek. O Boże. Złośliwość rzeczy martwych, słuchajcie. O, mam nawet tytuł na odcinek. Case. Dobra, słuchajcie, ja będę musiał kombajn przywieźć, bo ja go zostawiłem na środku pola. Słuchajcie. O! Widziałem! OBS-ie, widziałem to, co ty robisz, widziałem. Zostałeś przyłapany. OBS zmienił scenę. Ja to widziałem, OBS-ie. Dobra, ja tu Witek stanę. To wyjdź. Będziesz czekać, aż chyba, że wsiądź do mnie, no. Znaczy nie, ja muszę jeszcze mój kombajn przywieźć. Co ty, ja mam co robić? Okej, słuchajcie, jedziemy na gospodarstwo. Słuchajcie. Jadymy. Dobra, słuchajcie. Chłopie, nie śpiewaj.
Słuchajcie, tak jak było normalnie w poprzednim odcinku, znaczy w poprzednim live'ie ZTS-a. Chłop, chłop, i powiedziałem, Michu, przestań śpiewać. 2 sekundy później, la la la, la la la, la 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 la. Widzicie, no i weźcie z nim wytrzymajcie. Podziwiam was, że wy tu jesteście. I podziwiam Witka, że jest w moim teamie, że ze mną wytrzymuje. Tak źle nie. Słuchajcie, gdzie ja jestem? Pytali widzę. Gdzie ja jestem? Wkaczę i daruję sobie dalej. Gdzie ja jestem? Czemu jestem na końcu mapy? Gdzie ja żem pojechał? Jesteś w kaczym polu. Jeśli by ci chodziło o to. Bo myślę, że o to ci chodziło. W kaczej D. W kaczym polu. W kaczym polu, no dobra. Ma to sensu. Najmniej nie powiem. Tego złego. O matko jedyna, chłopiec wyskoczył z kombajną. O! O! Słuchajcie, to zabłądziłem. Ja zabłądziłem. Matko boska, co się dzisiaj ze mną dzieje? Już, kurde. Moi drodzy, skończymy temat, o którym, słuchajcie, mówiliśmy. Bo nie wiem, czy dałem Witkowi powiedzieć, co będzie nagrywał na kanale i kiedy będzie nagrywał na kanale. Witku, oddaję ci głos. Prawdopodobnie dałeś i na 90% to się nie nagrało, a jak się nagrało, to przepraszamy, powiemy jeszcze. No, żebyście wiedzieli, no. Tak. Dwa razy nie wiem. No, dobra. Dokładnej daty nagrywania nie powiem, nie jestem na stanie. Mogę powiedzieć, że odcinki będą pojawiać się z Farminga, ETS-a i myślę, że goście będzie też mi 10, jak się zgodzi, oczywiście. O, oczywiście, ja na to jak na lato. No, słuchajcie, no, lato się kończy! Ja to powiedziałem, oczywiście. Lato się kończy. Słuchajcie, to co mówiłem, to słuchajcie, ja sobie to odsłucham i powiemy najwyżej, słuchajcie, w kolejnym odcinku. Jeśli nie mówiłem tego, no to słuchajcie, z wami będziemy grać dopiero we wrześniu, ale tak słuchajcie, nie na początku września. Tylko słuchajcie, gdzieś tak... No teraz straciłem dźwięki z gry. No ja pierdzielę. Słuchajcie, mamy jakiegoś dzisiaj... Ja mam przynajmniej pecha jakiegoś. Pensje pracowników. Kto zatrudnił pracownika? Nie do końca ja, bo ja prowadzę. Musiałeś to przydać. Kurde. Możliwe. Wszystko, gdzie tu jest ten... Aha, dobra, nie ma. Dobra, to no. Już nie wiem ja. I słuchajcie, nie wiem kiedy z wami, znaczy wiem, że będę z wami, będziemy z wami grać we wrześniu, ale słuchajcie, na pewno nie na początku września. Słuchajcie, zobaczymy, bo możliwe, że nawet spadnie, słuchajcie, regularność naszego kanału. Znaczy z mojego, wiadomo, tak. Wrzesień. I słuchajcie, no z tego co niby wynika, teraz tak wejdziemy troszkę w temat szkoły. Słuchajcie, z tego co nam wiadomo, to niby wracamy do szkoły. Słuchajcie, z jednej strony ja się cieszę, ale z drugiej, słuchajcie, coś tutaj jest nie halo. Słuchajcie, kazali, mieliśmy kwarantannę, gdy było pierwsze kilka zachorowań, a chcą nas puścić, kiedy jest kilka tysięcy, kilkaset w jeden dzień? Coś jest chyba nie tylko. No, przyznam ci teraz, akcję, nie ma to sensu. Słuchajcie, coś... Albo słuchajcie, za wcześnie nas na kwarantannę posłali, albo słuchajcie, za wcześnie, no wiem, że słuchajcie, pewnie powiecie, ej, no przecież jeszcze prawie, co ty, rok do szkoły nie chcesz chodzić? Słuchajcie, od marca mamy wakacje, ale słuchajcie, no koronawirus jest, to jest wirus. Jezu, nie powiedziałem tego. Dobra, muszę to wypipać, bo YouTube mi usunie film. Ale słuchajcie, jest to na K i słuchajcie, no coś z tym nie halo. Ja bym chciał już wrócić, naprawdę, ja, wiecie czego ja się nauczyłem w domu? No właśnie, ja nie wiem. Ja słuchajcie, się prawie niczego nie nauczyłem, bo albo internet. Nauczyciele mają chyba, słuchajcie, internet ziemniaka, ale słuchajcie, to nikt na to nie był przygotowany. My myśleliśmy, że to będzie jakieś 2 tygodnie. Słuchajcie, pamiętacie te czasy, kiedy szkoła ogłaszała, że po prostu mamy 2 tygodnie wolnego, wszyscy się cieszyli, a później stało się kolejne 2 tygodnie, później kolejne 2 tygodnie, później miesiąc. I później już... stało się kwarantanna. Tak, kolejna kwarantanna, nic nie zrobimy. Tak. Michał, jak tam u ciebie sprawy wyglądają? Bo ja już kończę pole.
Ja bym przepraszam, że ci przerwałem rozmowę. A ja się zablokowałem, jestem w KCI. To ja już sobie tutaj do naszego, no do naszej przyczepy dam tych moich plonów. I tam do Henka, nie? Daj tam. I do Henka. A ty tam, nie wiem co, już nie mam twojego... Musiałem tepnąć mój John Deere'a do tego. Do sklepu, ponieważ zablokowałem się. Musimy zmienić ten wjazd. Tak, słuchajcie, tak, ja myślę nad zaupdate'owaniem, słuchajcie, naszej farmy. Słuchajcie, weźmiemy pożyczkę. Taką, słuchajcie, że dodamy sobie pieniądze, bo mamy taką modyfikację, że naciśniemy, słuchajcie, Ctrl Alt Zero. Ale słuchajcie, obiecujemy wam, słuchajcie, że my na tym save'ie nie dodawaliśmy pieniędzy. W ogóle. Słuchajcie, my na tym lecimy od 1200. I tylko, słuchajcie, budynki kupiliśmy, no i dlatego, słuchajcie, widzicie taką kwotę, nie? My tam też nie braliśmy jakichś najdroższych. I słuchajcie, myślę nad rozbudową gospodarstwa, ponieważ, słuchajcie, teraz mamy drugi kombajn, a my się, słuchajcie, już troszkę gnieździmy, więc myślę, czy na jakimś polu się nie rozbudujemy. A słuchajcie, póki co nam starcza. Zobaczymy, słuchajcie, kiedy będą przypuszczenia na wydanie Marku Szarpiego. Oddaję ci głos. No. Fajnie by było, jakbyśmy zmienili i sobie zrobili jakby spór. Może pobierzemy modyfikacje na jakieś mury. Przekształcimy po prostu z pola na normalne. Co prawda ona będzie chyba oznaczona jeszcze na mapie, ale zrobimy na... jak co... no jak taki zwykła... jak to się mówi? Jakiś warsztat czy coś, czy tam parking ogromny może zrobimy. Coś z takich dla tych kombajnów. Tak, słuchajcie, bo my generalnie możemy rozbudować to gospodarstwo, słuchajcie, o te pola, które są te 34, 33, a nawet, słuchajcie, możemy się zapoczyć tego 35, 36. I słuchajcie, z tego możemy zrobić jedno wielkie gospodarstwo, bo słuchajcie, te bramy, niestety, słuchajcie, ich się nie da usunąć, ponieważ to jest zbudowane w mapie, słuchajcie, więc płotów na pewno nie usuniemy, ale słuchajcie, zawsze możemy wygospodarować ten cały teren, więc... Ja bym, słuchajcie, szczerze nie, został. Ja się pomyliłam, a ja tu kombajnem jechałem, a miałam jechać. Co jest? A właśnie, słuchajcie, Witek nie wiedzie headerem. Witek nie wiedzie headerem na gospodarstwo. Tak się sprawa ma. I z tym tutaj mamy problem, będę musiał go chyba odsprzedać. Nie, wiesz co? Ja ci zaraz pokażę, dobra? Jedź do Henka i tam... No właśnie, pojechałem do Henka, tylko się pomyliłem i pojechałem kombajnem. Aha, no to czekaj tam, kombajn postaw... nie wstawię do gospodarstwa, tylko tam zostaw na polu 33. 33, dobra, okej. Zostaw tam. Słuchajcie, mam wielką nadzieję, że to się nagrywa. Słuchajcie, mam wielką nadzieję. Już 15 minut? Serio? Czyli 7 plus 15, 15, 16, 17, 18, 19. O kurde, to ten odcinek będzie fajny. Fajnie, będzie. A więc słuchajcie, ja tu odwiozę. Już słuchajcie, nic nie będziemy więcej robić. No i zakończymy dzisiejsze spotkanie, ponieważ słuchajcie, już się zagotowałem, naprawdę. Słuchajcie, mi się odechciało już, wiecie? Ja jakbym miał coś robić w polu, to ja bym, słuchajcie, nie zrobił. Bo mnie ta sytuacja już, słuchajcie, mnie to już wkurzyło. Pozwól mi jeszcze dokończyć sprawę z... Tutaj jest moim chodziło. Z twoimi tymi. Wiele osób się może też pytać, czemu nie ma mojej perspektywy. Też o to chodzi. Niestety mikrofon po wcześniejszym odcinku wysiadł już całkowicie, naprawdę nie da się nagrywać, nie chcielibyście słyszeć teraz tego dźwięku, może to było na live'ie na drugim kanale, niech chodzi 10 live, słyszał o tym, jak ten mikrofon nie brzmiał. To ja akurat mogłam mieć nick Senio, bo to było pomalone stary nick, jeszcze był stary nick na Steamie, ale to... Dlatego słuchajcie, czasami do Witka będę mówił Senio, bo jestem przyzwyczaj... Jezus. Słuchajcie, no nie, no znowu się zablokowałem, już drugi raz. Ale o co to się... A tutaj się o to zablokowało. O to... Ten słup.
od słup, widzę. A mówiłem, że głupio będzie tutaj ten słup postawić. Szarpi, mówiłem ci. Nie. Dobra, słuchajcie, wiecie co, ja to już zrobię poza odcinkiem. Słuchajcie, tak kombaj zostawię, ja to zrobię, słuchajcie, poza nagraniem już. Moi drodzy, tutaj mamy nasz różowy piękny samochodzik. Zostaw Witek kombaj tam. Niech on tam sobie będzie. Zamkniemy te gryty. Już. Chodź tutaj na ogródek, moi drodzy. My wam dziękujemy. Słuchajcie, może małe podsumowanie jeszcze. Tak. To wejdźmy tutaj pod nasze. Tak. Pamiętaj, musimy kucnąć i wejść, bo IKEA poleciała w kulki. Sprzedając nam to. Dobra, ja nie wejdę. Dobra, taką może być, dobra. Tak więc tak się sprawa ma, że to wszystko, co tutaj z ten kombajn odwieziemy po nagraniu, jeśli chodzi o perspektywę, to nie będzie, może się uda, nie obiecuję. Dokończ teraz Michał. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka, słuchajcie. Ja obejrzę sobie to, co się nagrało, bez obrazu. I słuchajcie, to, co mówiliśmy dzisiaj, co wy nie widzieliście, to kończymy w kolejnym odcineczku. Bardzo serdecznie wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i Witku, chcesz kogoś pozdrowić? Nie, dziękuję. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia, ludziska. Hej, hej, daj mi klej, hej, hej, daj mi klej, hej, hej, daj mi, że klej.